Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Rayman 2 The Great Escape. Odcinek już ostatni, finałowy, czy jak to tam nazwałem. I jesteśmy teraz na Prison Ship, czyli na tym głównym statku. Czekajcie chwilę, muszę sobie poprawić wejście do słuchawek. Okej. Więc tak, ten generał występuje w innej grze Ubisoftu, czyli Tonic Trouble, której chcę zrobić lepiej, ale akurat nigdy nie mogę znaleźć działającego. Prawdopodobnie nagram port na Nintendo 64, ale głównie to właśnie na silniku Tonic Trouble opierała się Rayman 2, więc jest bardzo dobrze. No. Więc to jest Grolgot i taki malutki spoiler, właśnie on będzie naszym finałowym bossem. Właśnie, że się tak trochę zamykam, ale już drugi raz piję wodę. Właśnie zjadłem sobie paprykowe krakersy i mam po prostu piekło w buzi. Więc generał zapewnił, że po prostu nie będzie zawiedziony. Kurde, chusta mi się cały czas przekręca, nie wiem czemu. Więc teraz będziemy zjeżdżać z właściwie niszczącego się prison ship. Właściwie to nie wiadomo, co się z tym stało wszystkim. Bo to na pewno nie jest Polokus w takim razie, bo mówi, że w powietrzu jest bezbronny niczym dziecko. Chociaż mówi, że zaatakuje prison ship, więc mózg uderzony. W każdym razie, na Prison Ship wszystko nas chce zabić, wszystko chce zabić nas. To jest zasada właśnie tego. Są tu bodajże dwie drogi, które można sobie wybierać. Ja właśnie poszedłem tą prawą drogą, możecie sobie pójść lewą. Ale akurat wziąłem tą według mnie szybszą. I tak, Pixel glitchuje niczym Michael Taylor, pozdro dla komatych. I tak, jeśli myślicie, że ten film o glitchach się nie robi, to wiedzcie, że się robi, cały czas się robi, zbieram tylko materiały. Czekam, aż będzie fajnie. Nie wiem właściwie, jak to zrobić. Nie pytajcie się mnie, dlaczego ja skaczę w powietrzu, nawet sam tego nie wiem. Po prostu... Po prostu Polokus chciał, żebym nie zginął. W takich sekcjach. I ogólnie Prison Ship ma trzy sekcje, podczas gdy na PC-cie ten jeden cały poziom ma około 5 sekcji. 5 czy tam 6? Nie jestem pewien, dawno nie grałem w wersję na PC-ta, gdyż szczerze powiedziawszy nie przepadam za nią. Wersja na PS1 jest bardzo uproszczona i to jest według mnie super, bo nie muszę się chrzanić z lawą. Pozdro dla komatych. Kurde, te krakersy zostawiają po sobie smak. To znaczy, same w sobie były dobre, jeśli ktoś się zastanawia, ale nie lubię, jak mam piekło w gębie. To nie jest fajne. Jeżeli ktoś lubi, jak się ma piekło w gębie, to cóż. I cały poziom wersji na PS1 składa się z tego zjeżdżania. No, oczywiście poza ostatnią sekcją, ale to wiadomo. Nie, ogólnie jakoś nie jest to zbytnio trudne. Na początku może wam trochę... Na początku możecie z kilka razy zginąć, ale już później załapiecie, o co chodzi. I nie wiem, jak tego lumka złapać czerwonego. Próbowałem... wiele razy doskoczyć jak najdalej, ale zawsze Rayman trafiał do środka, a nie na przykład prawa albo lewa. No i to jest ta ostatnia sekcja, o której mówiłem, czyli z rakietą. Jedna rakieta, która lata i ma inną teksturę dodatkowo. Podczas gdy wersji na PC to bodajże to była ta sama rakieta. No i parę razy tutaj umarłem, bo... bo trochę tutaj ogarnąć się... Trochę jest tutaj... trudno z ogarnięciem się.
bo jest to trochę mindfuck, gdyż no musicie obracać, możecie teraz się obracać w 360 stopni, więc jest to trochę, tak, że możecie się rozkojarzyć i nie wiecie, gdzie jest góra, gdzie jest dół, gdzie jest lewo, gdzie jest prawo. Ja miałem właśnie tak, że często się myliłem, gdzie jest góra, a gdzie dół, bo nie wiedziałem, w jaką stronę byłem obrócony akurat. To jest głupie, że powinien to być coś na rodzaj kompasu, czy co. Niekoniecznie kompasu, ale coś, co wskazuje, w jakim kierunku jesteśmy obróceni. To by było dobre. To znaczy, fakt, można patrzeć na lumki, jak są obrócone, ale to nadal nie jest to samo, bo kto normalnie patrzy na lumki, kiedy się musi skupić na czymś takim? No ja nie wiem. Pamiętam, że wersja na PC-cie bodajże to było strasznie przedłużone. I jeszcze najgorsze było to, że nie umiałem dotknąć ani jednego checkpointa. I zawsze gdy umierałem, trafiłem na początek poziomu i byłem tak i robiłem najczęściej rage quita. Ale ten poziom tak mi dał w kość na podstawowej wersji, że to jest straszne. Nienawidziłem go, tak samo jak finałowego bossa. To jak w wersji na PS1 sądzę, że to jest najlepszy finałowy boss ever, tak w wersji na PC się mówię, że to jest najgorszy. O ironio. I tu jest całkiem niezła rzecz jak na PS1. Przyznam, że całkiem nie się jak na PS1 ludzie z Ubisoftu poradzili sobie z zagospodarowaniem tamtej przestrzeni. Ale przyznam, że Rayman 2 jest chyba jedną z tych większych gier na PS1. Licząc oczywiście Spyro, która jest chyba największą z tych wszystkich, i Crash'em Trójką, chociaż teoretycznie to Crash Team Racing powiedziałbym, że jest największą z serii Crash Bandicoot na PS1. Ale tak, teraz musimy teraz Rayman uwalnia te wszystkie dzieci Globoxa, Tinsiny i wróżki, i jakieś ptaszki nie wiadomo po co złapane. No i jest bardzo fajnie. Ale się zastanawiam, po jakiego grzyba robią piratom ptaki na statku? No cóż, ale mam nadzieję, że jesteście wdzięczni za to, że przyspieszyłem intro, bo przyznam, że było strasznie długie, więc je przyspieszyłem, że teraz ma 32 sekundy i jest fajnie teraz. Więc teraz musimy znaleźć Globoxa i poradzić sobie z brzytwobrodem. I ogólnie ta cutscenka chyba powinna się odegrać na początku. Nie wiem, ale no powinno dla mnie się to odbywać. Według mnie powinno się to odbywać na początku. Więc tak, minęło jakieś powiedzmy 5 minut, a Grolgot już jest gotowy. Już przywiózł go nasz generał i. Co za geniusz. To jest prawdziwy Janusz biznesu. I szczerze, ten ostatni portal to już mogli sobie darować, po prostu mogli nas od razu teleportować do niego. A nie, że musimy sobie sami przechodzić. Ale jak widzicie, trochę mi zajęła walka z Grolgotem. Więc teraz ostatnie starcie. Dopóki oczywiście Ubisoft nie wpadnie wreszcie dobry pomysł do głowy, czyli żeby Andy Kramera 3 to jest jedno z najbardziej teoretycznych rzeczy, żeby brzytwobrody wrócił. I przez chwilę myślałem, że to się odbywa w jakimś pokoju wielkim, ale dopiero zobaczyłem wtedy chmury. Więc Pixel Fail.
się debil, myślał, że to jest wielki pokój, a tak naprawdę to jest wielki... To jest... Łe. W wersji na peceta, bo to po prostu, wiecie, że coś na rodzaj mgły podczas tego, a tutaj to jest po prostu pomieszczenie jakby. Nie, stary, tylko mi po prostu krew napływa do głowy, ale nie przejmuj się, nie. Ja sobie poradzę. To jest logika najlepsza tej gry. On sobie wisi do góry nogami, głowa mu napływa... krew mu napływa do głowy i nic mu się jedzie. No cóż. Ja szczerze, ten boss jest taki trochę denerwujący i... przyznam, że nie jest aż taki fajny. Bardziej już wolę finałowego bossa z Raymana trójki. Bossom jest wymagający, ale jest bardziej urozmaicony niż ten. Bo tam musimy coś robić, a tutaj to po prostu czekamy, że on wystrzeli w nas te trzy bomby latające. I dodatkowo boss w Raymanie trójce nie robi uników jak ten. I tak, właśnie widzieliście dobrą optymalizację gry, albo nie wiem, coś w tym stylu, że jak wiecie, ja się przesuwałem i Grolgot również się przesuwał. To chyba tylko po to, żeby cutscenka się odegrała poprawnie. Fail. Pa, pa! I kolejny fail. Więc tak, teraz nas Liza trzyma i będzie z nami rozmawiała. Aha, to fajnie, że nie mogłaś nas wspomóc wcześniej, żebyśmy mogli jednym hitem rozwalić brzytwo Brodego. Good job, Lee. Good job. Jak ta lawa leci, no please. Bądź lawa jest płynem, ale lawa jest jak, nie wiem, jak budyń, albo nie wiem, jogurt, że się po prostu tak powoli rozlewa. No i znowu ta sama rakieta. A co najlepsze w wersji na peceta, to była ta zwykła rakieta, która nas wiozła w pierwszych poziomach. Jej. Więc prawie pokonaliśmy Brzytwa Brodego. Więc jak widzicie, bardzo długo mi zajęła druga sekcja. Naprawdę nie lubię tej drugiej sekcji w każdym porcie. Według mnie mogliby po prostu urozmaicić tą pierwszą sekcję i byłoby ok. Więc tak to właśnie wyglądało na PC-cie, tylko że on się opierał na balach. I musieliśmy go pokonać, zbierając lumki. A tak to jest coś takiego. Co jest całkiem fajne, że jest ekskluzywem na PS1. I szczerze nie wiem, czy mi się przywidziało podczas nagrywania gameplaya. Ale gdy on był blisko i nawalałem w niego pięściami, to wydawało mi się, że on tracił jakiś procent życia. Nie wiem, czy mi się zdawało, czy to jest tak naprawdę. Może po prostu jestem wariatem i tak mi się wydawało. To jest chyba najbardziej prawdopodobna z tego rzecz. No cóż, każdego szkoda, jak to mówiłem. Ale mam nadzieję, że Let's Play wam się spodobał. Rayman Trójka, bo pewnie teraz się zastanawiacie, co będzie z Raymanem Trójką. Rayman Trójka pojawi się, jak ukończę Modiego i Nane Let's Play. Jeżeli nie podołam i stwierdzę, że gra jest dla mnie za trudna, to wtedy zastępczy LP to będzie właśnie Rayman Trójka. I wtedy już będziemy robili wszystko dobrze. Oczywiście polska wersja na PC-ta.
gdyby tylko remake HD był dobrze zrobiony i miał wersję polską, to nagrywałbym wersję HD, ale nie jest dobrze zrobiony, nie ma polonizacji, to jej nie zrobię. Cóż. I od razu odpowiadam na jakieś pytanie. Nie, nie będzie nigdy w życiu. Zagrajmy na lucie w Rayman 3 HD. Ja nigdy się już nie tknę tej gry. Jeżeli coś z niej będę robił, to speedrun. Ale nie let's play. Gdyż to jest marnowanie kompletnie mojego czasu, moich nerwów oraz waszych oczu. Więc uwierzcie mi w to, co mówię. Już prędzej zrobię let's play Don't Star, bo sobie kupiłem na PS3. Więc jak widzicie, możemy tutaj przelecieć bardzo szybko z prawego na lewy i z lewego na prawy, z lewej na prawej części ekranu i z prawej na lewą część ekranu przy pomocy przycisków L2, R2. Więc jest bardzo dobrze. I ta rakieta jest strasznie denerwująca, bo nigdy właściwie nie wiecie, w co trafi, gdzie trafi. Ale dostał przynajmniej tam, gdzie powinien dostać. Od początku, chłe, chłe, chłe. Tak. Jestem niemiły. Jestem bardzo niemiły. Jestem wredny po prostu. A tak naprawdę to jestem mściwy. Bo... on tak mi wiele nerwów przyprawił w dzieciństwie. Przez niego mi się klawiatura zepsuła Bluetooth. Serio. Grałem, bo jak byłem mały, to miałem klawiaturę Bluetooth, tak wiem. Najgorsze klawiatury to są Bluetooth i myszki. Ale dobra, już pomijając ten fakt. Więc jak widzicie, rakietą też możemy sterować, jak lecimy do góry i na dół, ale wracając do tej klawiatury. Grałem sobie w Raymana 2. Już byłem przy tym ostatnim bossie, już prawdopodobnie tylko jeden hit mi został. I co? Pixel mi się klawiatura wyłączyła. I co? I później nie chciała się włączyć. Ładowaliśmy baterię, robiliśmy wszystko, nie chciała się włączyć i w końcu wzięliśmy jakąś klawiaturę starą na kabel i było fajnie. Ale gra się wtedy skraszowała. Aha. Bardzo śmieszne. Po prostu tak się uśmiałem, że hej. To był najgorszy moment mojego życia. To był najsmutniejszy moment mojego życia. Już byłem tak... o tyle byłem od przejścia Raymana 2 i nagle coś takiego. A co najlepsze, już później Rayman 2 nie chciał się uruchomić. To było najlepsze. Prawdopodobnie jakieś, nie wiem, sterowniki mi padły czy coś. Tak z biegu czasu sądzę, że właśnie to była wina sterowników. Bo grałem wtedy na Windowsie XP, to był mój pierwszy komputer, który był chyba jeszcze nawet starszy ode mnie. Tak, ja dopiero do komputera się nawet coś tak w 2004 lub 2005 roku, to wtedy dopiero, bo ten komputer był około wtedy, kiedy ja się urodziłem. No, czyli w 2000 roku ten komputer trafił do naszego domu i 4-5 lat później trafił na mój użytek, bo rodzice sobie kupili nowy. Grałem sobie tam w Sonica i w Raymana. No i właśnie sterowniki były troszkę przestarzałe i... coś takiego się stało. Uff. Ale miałem teraz monolog. Ale już tak blisko, jakieś 1 i 2 hity już będziemy po tym bossie. I tak, bonus jest w tej grze, którego nagrałem, ale przez chwilę, bo już mi się nie chciało właściwie. I dostaniecie bonusowy odcinek już bez mojego komentarza, jak przechodzę cały ten bonus. A ten bonus to, jeżeli nie wiecie, jaki to jest bonus, to zaraz wam pokażę, co to za bonus. Prawdopodobnie na miejscu, nie wiem, jeszcze na razie jakiś kolejny lespy się nie pojawi. Jak na razie moim celem jest ukończenie Rayman Sonica Free & Knuckles Let's Play. I zajmiemy się bardziej modnym i nanom. Już
prawdopodobnie Sonic nie będzie, dopóki nie skończymy, co jeszcze z czego ja serię jeszcze prowadzę, z Crasha. No to tak mniej więcej Sonic się nie pojawi, aż nie skończę Crasha, więc wtedy będę prowadził 3 let's play'e, więc będzie dla mnie łatwiej. Jeszcze Mario, to 4. Przepraszam. Ale Mario też długo nie potrwa, bo jeszcze z 8 odcinków, bo jesteśmy w połowie właściwie. Ale tak, ukończyliśmy tego bossa. Przeszliśmy... Teraz już przeszliśmy grę. Więc jak widzicie, Prison Ship się rozwalił. But poleciał. I teraz... Cutscenka? Nie o to mi chodziło. O, cutscenka. I wyjaśnię wam, czemu ta cutscenka tak się laguje. Ponieważ PS1 ma ograniczenie obiektów na ekranie. I tutaj dosłownie są wszystkie postacie z tej gry utrzymane na jednym procesorze. Więc to jest nieźle, że PS1 nie crashowało przy tym. Więc niczym jak Sonic z Sonic Adventure 2, gdzie znalazł tylko pierścień Shadowa, ale spoiler, tak tutaj znaleźli tylko butrymę. I tak, jakieś magiczne trele morele się porusza, jakieś świetliki i... Tada, jednak żyje, jej, wszyscy się cieszą, będzie kolejny sequel, jej. Co dziwnie, ta sekcja się najbardziej lubi, nie wiedzieć czemu. Z niego but przyleciał przy nim. Więc jej! Wszyscy się cieszą, bo Raymond żyje. Jest fajnie, bardzo dobrze. I napisy końcowe! Napisy końcowe! Napisy końcowe, dobra. Więc tak, oczywiście głównym kreatorem jest Michael Ancel. Więc tak. Jak to już przystało na moich respektach, czyli na napisach końcowych, oceniam grę. Więc port na PS1 miał więcej potencjału, przyznam. Prawdopodobnie to przez lenistwo z portowaniem. Bo zauważmy, że Nintendo 64 mogło wyciągnąć wersję na PC-ta, na co na PS1 nie mogło. Halo, coś tu jest nie halo, według mnie. No cóż, to jest gra mojego dzieciństwa. I... bardzo ją lubię. Bardzo sobie jest trudna, ale jak ją przejdziecie, to jest... to jest duża satysfakcja za przejście jej. No i co więcej mogę powiedzieć? No, grafika jak na tamte czasy też... też była nawet dobra. Żeby każdy system mógł sobie z nią poradzić, to... tym bardziej fajnie. A w szczególności, że została wydana na... z 16 platform, to tym bardziej mówi o tym, że Rayman 2 jest jedną z tych lepszych gier Raymana. Więc gra wyszła na praktycznie wszystkie konsole Nintendo, od Nintendo 64 aż po Wii U, bo wirtualna konsola. Wyszła właściwie na wszystkie konsole PlayStation poza PlayStation 4. Wyszła na... nie wiem, na telefony wyszła. Wyszła na Game Boya Color. Więc Sebastian Bicor, nie wiem kto to jest. Więc tak, zdobyłem 90% lumów żółtych. I teraz jest bonus, czyli beta Raymana 2. Więc tak, oryginalnie Rayman 2 miał być dosłownie taki sam... miał być właściwie takim ROM hackiem do Raymana 1. Ja to tak nazywam, bo właściwie to jest Rayman 1, tylko że przerobiony. To jest tyle, co mogę powiedzieć o tym, tej becie. No. Więc muzyka tu leci z pierwszego albo drugiego wyścigu z Lee. Więc jest fajnie.
No, więc jak tutaj słyszycie, nie mam pirackiej wersji ani coś. I ogólnie gra tu jest jak te gry z Kirby'm. Znaczy Kirby powstał później, ale pewnie to na becie Raymana 1 albo coś się wzorowali, że było właśnie można było przejść z jednej części poziomu na drugi, na tło i na przedni można było przejść. No to też było wykorzystane w którymś Kirby'm. I tak, może Kirby'ego kiedyś nagram, bo no, bardzo fajne, bo kiedyś oglądałem anime z Kirby'm. Więc tak, ta beta to właściwie demo bety się nie różni kompletnie, prawie niczym od Raymana 1. Tylko właśnie tym i że są inni wrogowie. Kurde, ale coś śmierdzi z tego. Założę chustę. Więc tak, tutaj zbieracie właśnie takie kulki dziwne. Jest tu Tyrannosaurus Rex, którego możecie ujeżdżać, ale mi się tylko raz to udało zrobić i nie umiem tego powtórzyć. No cóż, mówi się trudno. Dobra, już chyba przeszło. Ale życie są jak z Raymana 1. Mechanika jest tylko trochę ulepszona. Ale jak widzicie, styl graficzny się w ogóle nie zmienił. To jest wszystko z Raymana 1. Tylko są te dziwne bomby, które można... To jest... Można powiedzieć, że wprowadzają taki trochę element logiczny. I nie wiem, prawdopodobnie Ubisoft by przemyślało to, że trzeba wystuprocentować grę. Chociaż sądząc po tej becie, to jeszcze była przed testami. Przed beta testami sądzę, że ona jeszcze była. Dlatego jest trudno, tak samo jak Rayman 1. No i technicznie właściwie tej bety się nie da przejść. Możemy tego wystuprocentować właśnie tyle. Gdzie jest kolejna nowa mechanika z wykorzystaniem pierwszego i drugiego planu? To musimy kulkami strzelać tam na ten klej i dzięki temu będziemy się mogli później po nim wspinać. Całkiem to jest fajne rozwiązanie. No ale i tak sądzę, że Kirby to bardziej dopracował. Cóż, to jest moja opinia. Cóż mogę powiedzieć? Moja opinia jest czasem bardzo różna, różni się od innych. I sterowanie tym czymś jest bardzo trudne. Musicie cały czas trzymać na jednej... Musicie cały czas tym manewrować, bo inaczej was wróci do poprzedniego stanu. I co teraz próbuję zrobić, to po prostu dostać się do życia. Ale... No przyznam, że gdyby ktoś zrobił fanowską grę na podstawie właśnie tej bety, to przyznam, że grałbym. Grałbym i to bardzo, tak jak ktoś robi takie połączenie Raymana dwójki, trójki i jedynki. I to jest świetne, tylko szkoda, że gość jeszcze tego w ogóle nie skończył, chyba nawet jeszcze nie ma żadnych informacji na temat jakichś zmian w tej becie, w tym projekcie fanowskim, ale przyznam, że fajnie to wygląda. No i właściwie to byłoby już na tyle w tym odcinku, ja was zostawiam już z tą betą na minutę, więc dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się ten let's play podobał. Cześć, na razie i pa!